Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy sobotę. Właśnie przyjechałem sobie na rybki. Jest godzina 20:23. No i będziemy próbować coś wyciągnąć tej nocy. Dwie zarzucone z gruntu na jedną na kulkę tonącą truskawkę, drugą na kulkę truskawkę z pelecikiem śliwka, no i na spławik robaczek i będziemy czekać na efekty. Spławik zaraz będę zwijał, bo nie będę go widział, ale zobaczymy, co tam z gruntu się będzie działo. No ciepło było parę dni, noce też ciepłe, bo po 10 stopni. To myślę, że coś się odezwie, coś się ruszy. Jak się będzie coś działo, jak będzie jakaś rybka, branie czy coś, to będziemy się starać to nagrywać, pokażemy. No i jak na razie czekam, nie? To jak coś będzie, to tam się odezwę. Witam wszystkich. No, jak na razie licho z braniami. U ciebie. No. U mnie pyka od samego początku, gdy zarzuciłem. Jest godzina 21:24. Takie małe ognisko, kiełbaska. No może nie takie małe, nie? Marcin w harcerstwie był. Tak, był. Nawet nie stał koło harcerza nigdy. Coś mi spadło na kiełbasę takie białe. Oczywiście sobie ognisko rozpaliliśmy koło Marcina stoiska. Stoisko z ogórkami. No jak będzie jakaś rybka, to na pewno nagramy. Ale chciałem się pochwalić, jakie ładne ognisko mamy. Ognisko. A jak cieplutko. Sezon nocny otwarty. O, dokładnie. Pierwsza nocka w tym roku. Pierwsza była. Teraz czekamy tylko na nocną rybę. Wędeczek, no tam nie widać prawie. Mówię, no zobaczymy. Zaraz będę i tak zwijał zestawy, sprawdzał, czy tam jeszcze coś jest. I ten. No i będziemy walczyć. To jak będzie jakaś rybka, to się odezwę. Na razie. No i witam wszystkich. Nie wiem jak jakoś, bo może trochę być kamera zaparowana. Godzinę mamy, już wam mówię. Już wam nawet pokazuję. No prawie pierwszą w nocy. I taki węgorz na... Czekaj. I się zaplątał. Bardzo się zaplątał. No to zaraz jak go odczepię, to... Dobra. To my tak zrobimy. O ty. Masz miarkę? Oj, przepraszam. Nic, nie zwróciłem uwagi, co nagrywam. No i mamy takie... no nie to, co ty robisz. Nie wiem co, ona taka zasmolona. Do tego. On się tak smoli, weź go tak połóż mniej więcej. Ale jaki on jest? No silny jest. Silna bestia. Mam jakiś... Z 50 centymetrów. No nie? Z 50 centymetrów ma, no nie naciągaj go tak. Połóż go. Wytarłeś już go całego ze śluzu, no. To taka rybka, no, trafia do wody z powrotem, bo... Wypuszczenie, ale nie, weźmy odbezpieć. No nie mam jak nagrywać, chyba że nagrasz, ale... Dobra, no. No, dobra. To do następnej rybki, tak? O ile będzie. Witam wszystkich. A czemu ty... Jest rano, godzina... 4:53.
trochę się przekimałem u kolegi w budce, bo na moim stanowisku akurat nie ma budki. I cóż tu powiedzieć, no oprócz tego węgorza, no to nic się nie działo szczególnego do tego czasu, do którego jeszcze nie poszedłem w kimę. Jak na razie spławów nie widać za bardzo, no ale czekamy. No, godzina taka dobra, myślę, że powinno coś tam siąść na te gruntówki, ale się wszystko okaże. Ja może jak się trochę ogarnę bardziej, to pójdę tam jeszcze, może na spławik coś spróbuję. Tutaj zarzuć. I tyle. Tu zarzuć na gruntówkę. 5:40. Woda spokojna, nie widać żadnych oczek, żadnych spławów. Cisza, spokój. Jedną tam na spławik mam zarzuconą z tamtego miejsca, w nocy wziął węgorz. No i czekam. Pogoda będzie ładna. Z pewnością, bo słoneczko już wychodzi. Chmur nie ma. Tak więc będzie ciepło. Zobaczymy. Mamy godzinę 6:45. No na razie cisza. Tutaj kaczucha do mnie podpływa, ale tak się trochę cyka. Rzuciłem jej tam bułki wrocławskiej trochę. Ale coś się boi. Powoli słoneczko wychodzi. No myślę, że jeszcze coś się uda złowić. Miałem branie przedtem na spławik, ale nie zdążyłem dobiec. Może pływa, może zaryzykuję. Cyka się. Może dlatego, że miałem rękę uniesioną do góry. Dobra, jak będzie jakaś rybka, to będę nagrywał. Szkoda pamięci trochę. A więc tak, zwijamy się i co? No zostawiłem spławikową jeszcze na chwilę, bo kolega tam nim się zwinie, to jeszcze nie chce poleży. No. Jedna rybka,
ten węgorz, który tam się zawiesił. No i tak to w sumie cisza, spokój. No miałem jakieś jeszcze brania na spławik, ale no ale takie, że nie przyciąłem żadnej ryby z tych brań. No. Jeśli się podobało, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz. No i czekaj na więcej. Dobra, trzymajcie się. Cześć.